then we have the pigeon 179. I tutaj mamy gołębia 179. Really a super super hen. Naprawdę super super samica. Pure Leiderman. Czysty gołąb Leiderman. Papa raised in our loft directly Leiderman. And mother also from 2019. Ojciec jak i matka były lotowane u nas na gołębnikach lotowych w 2019 roku. Father is André, half brother first national Fierzon, 15,000 pigeons. Ojciec to André. André jest półbratem do pierwszego narodowego z Vierzon na 15,000 gołębi. And mama is Fairy Tale. Mama jest nazywa się Fairy Tale. Also a super racing hen in our lofts, direct from Leiderman. Super lotowa samica w naszych gołębnikach bezpośrednio od Leidermana. When we go to this pigeon, it's a young pigeon, it's a hen. Very intelligent. To jest młody gołąb, najmłodszy z wszystkich prezentowanych. Silky feather, unbelievable, really unbelievable, yeah. Like the skin from a woman from 21 years. Not from one from 18, but from 21 years. So silky feather, unbelievable. Bardzo inteligentny gołąb i również bardzo miękkie upierzenie jak z kobiety, która ma 21 lat. Unbelievable. Muscles, soft. And when you handled and you close the eyes, you feel the vibration. Jeżeli zamknie się oczy, to czuć aż wibracje muskulatury tego gołębia. Again, what all our pigeons have, they have to have that very short back wing, very short. To co wszystkie nasze gołębie mają, ten gołąb również posiada, czyli bardzo krótkie przedramię. And you can see already very fast wing. I można to zobaczyć, ma bardzo szybkie skrzydło. So this is pigeons who can fly ahead. Short and middle distance, 100 to 400 kilometers, one night basket, unbeatable. To są gołębie, które w szczególności mogą latać od 100 do 400 km. Przy jednej nocy w koszu są praktycznie nie do pokonania. Można zobaczyć drżenie skrzydła tego gołębia. Oh, what a vibration. For breathing also. Oh. Here, Michael. You can work with pigeons like that, eh? God. When you handle her. Oh, she. Eh? When I handle her, then I'm very happy that I can have pigeon like this in my hands. This is top. This is the pigeons we need to win. They'll be beautiful, beautiful breeding. I can see already here. Yeah. I like the Rogers. What is the name here? She will have it. You see here. It will grow. To jest taka jedna cecha, którą Everdian lubi na dziobie, czyli takie krostki na dziobie. To będzie, to jej właśnie urośnie jeszcze. O, super. Good, eh? Cannot be better. Beautiful pigeons.